Gościem Radia Zety jest Olgierd Łukaszewicz, generał Fieldorf, znany też, można by wymienić bez końca liczbę ról, które pan zagrał. Dzień dobry. Dzień dobry. A na ekrany kin wchodzi najnowszy film z pana udziałem. Solid Firmy, inspirowane słynną piramidą finansową Amber Gold. Jaką postać pan tam gra? To jest generał Wilkosz. Składam protest. Typ... Ten film nie jest inspirowany Amber Gold. Nie? Ja, tak, pierwsza scena tego filmu powinna być taka, jaka była w scenariuszu, a podobno zachowała się w wersji serialowej, a mianowicie ja jako były generał PRL-owski, jeszcze z czasów PRL-u, wysyłam złoto z Polski do Szwajcarii. Jest taka scena nakręcona, więc w ogóle to mnie pan zaskoczył. To mnie pan zaskoczył, bo cały czas byliśmy przekonywani, że właśnie jednak Amber Gold jest tą taką podstawową kanwą, na podstawie której ten film powstaje. Zresztą tam są takie, można powiedzieć, paralele chociażby. Są takie aluzje oczywiście do tego, ale mogłoby być aluzja też do słowa Gold. Właśnie tego dnia, kiedy była premiera, złoto polskie wróciło z Londynu do Polski. Więc możemy mieć różne aluzje. Sprawa Amber Gold czeka na swój naprawdę poważny, wielki, może i sensacyjny film, który by nas trochę moralnie uczulił na tą sprawę. Jest kilka już książek, które powstały o tej strasznej aferze. Ponad 18 tysięcy osób zostało poszkodowanych. Przypomnijmy. I o osób, i o różnych powiązaniach i tak dalej. To jest coś, co nas oczywiście obciąża, nasze zbiorowe sumienie. Ale my z wieloma sprawami sobie nie umiemy dać rady w naszym zbiorowym sumieniu. A wracając do pana, to jaką postać pan gra? Czy to jest typ spod ciemnej gwiazdy, skoro to jest generał jeszcze z czasów PRL-u? Tak, to jest typ absolutnie spod ciemnej gwiazdy, który już na emeryturze wszedł w układy ze światem przestępczym i jak się okazuje, chociaż jest to epizodyczna rola, no jest to dosyć kluczowa rola dla rozwiązania intrygi. Bo to jest kryminał de facto. To jest kryminał, jak to w kryminale wszystkie zagadki są istotne. No to co, mam się przyznać do tego, że to nie, ja... Nie będziemy tutaj spoilerować, jak to się mówi. Natomiast no to jest trochę jednak wbrew pańskiemu amplua, bo znany jest pan z tego, że gra przede wszystkim pan rolę tych bohaterów, pozytywnych postaci. Marta a to proszę Fich, bardzo, kiedyś ja, taka słynna recenzentka w polityce w latach 70. napisała, że właściwie nadawałbym się do takich ról zimnych gangsterów i nareszcie się doczekałem. Na trzecim roku szkoły teatralnej graliśmy z Wojtkiem Przeniakiem Samoobsługę Pintera, rzecz o dwóch gangsterach i ja byłem ten, który go wykańcza. No i doczekałem się, bo i wczoraj jeszcze była prezentacja Chyłki, gdzie również gram epizodyczną rolę, ale również kluczową dla intrygi i jestem złym. I tutaj już nie będzie żadnych wątpliwości, bo widać, jaką popełniam zbrodnię. Ale w filmie Solid Firm, no można powiedzieć, że plejada tuzy polskiego kina, bo to jest taki Gajo, Seweryn, Łukaszewicz, Senka. Jak się grało w takim towarzystwie? No wy znacie się chyba... Wszyscy dobrze jak łyse konie, mówiąc tak kolokwialnie. My się wszyscy bardzo lubimy. Jacek Bromski, u którego wielokrotnie już grałem, specjalista zresztą od mieszania gatunków, wiadomości, informacji, no na przykład film Kuchnia Polska, to też jest właśnie dowód jego mistrzostwa jako kucharza, kiedy te wszystkie zbiera rzeczy z powietrza, gazet i tak dalej, miesza i tak dalej. My lubimy się, więc to było bardzo miłe. Czyli atmosfera na planie była fantastyczna, tak? Tak. Zobaczymy, jak to się przełoży na ekran. Natomiast no, film też trzeba przypomnieć, że jednak był kontrowersyjny, bo były te kontrowersyjne na festiwalu w Gdyni, kontrowersje na festiwalu w Gdyni, kiedy film był najpierw wycofywany, potem wrócił do konkursu. No bo istniała taka możliwość, dlatego jako aktorzy zaprotestowaliśmy, że gdyby powyciągać pewne fragmenty z tego filmu, to można by właśnie powiedzieć to, co pani powiedziała na początku, że ten film ma za zadanie jakby wskazać na aferę Amber Gold, no i wskazać, któraż to partia za tym stała. No wiadomo, no która, no wiadomo, przecież Prawo i Sprawiedliwość o aferę Amber Gold oskarża poprzedników swoich. Także, no, więc czy, ja się tylko zastanawiam, czy ta historia zainteresuje Polaków, czy może zainteresować Polaków? Ja bardzo bym chciał, żeby zainteresowała, ale wydawałoby się, że ten jakby ruch, skandal, nie wiem, spowoduje, że to będzie chwyt reklamowy.
ale już tyle rzeczy się w międzyczasie wydarzyło w życiu publicznym. Życzę filmowi, żeby to gdzieś się przełożyło na frekwencję. Ale czy się przełoży? No zobaczymy w takim razie. Wracając do pana, nie wszyscy pamiętają, że przecież pan wystartował do Parlamentu Europejskiego. Nie dostał się pan pod auspicjami Wiosny. Co z tej Wiosny zostało? Ja nie będę komentował może specjalnie Wiosny, ponieważ kontaktowałem się z tą Wiosną dosyć tak skromnie. Incydentalnie. Incydentalnie i z samym szefem, bardzo miłym człowiekiem. Natomiast uprzedziłem, że popierając panią Wandę Nowicką i dałem tego dowód kilkakrotnie, występując obok niej i czytając na przykład na głos, bo od tego jest aktor, konwencję stambulską w sprawie praw kobiet, ochrony kobiet i tak dalej. Bo to jest specjalizacja pani Nowickiej. Ale oprócz tego w 5 miastach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w symbolicznych miejscach jak pomnik Kopernika w Toruniu, jak schody Teatru Polskiego w Bydgoszczy, jak pomnik we Włocławku dla wszystkich żołnierzy na wszystkich polach bitew czy Grudziądzu, odgrywałem swojego ulubionego Jastrzębowskiego, Konstytucję dla Europy z 1831 roku. Taką fundację jego imienia założyłem i konsekwentnie działam. Było to zresztą za zgodą pana Biedronia, że ja będę pokazywał, że Wiosna także sięga do tradycji. Ale rozumiem, że skoro pan wystartował jednak z tej listy, pod auspicjami tej listy, no to pan jednak wierzył w to przedsięwzięcie, natomiast przedsięwzięcia nie zostało praktycznie nic. Wychodzi na to, że Wiosna połączy się z SLD. Wiele lewicowych haseł odpowiadało mi. Odpowiada mi na przykład świeckie państwo. Odpowiada mi rozdzielenie tego. Ja nie mogę się pogodzić z tym, że Kościół tak się miesza do polityki. Ale też pewne rzeczy mi przeszkadzały. Dlaczego pan się nie może z tym pogodzić, że Kościół się tak miesza do polityki? No bo któregoś dnia, jak usłyszałem kazanie w kościele, opuściłem ręce i wyszedłem. Powiedziałem nie. Na te tematy nie będziemy rozmawiać. Proszę mówić o moim zbawieniu, o transcendencji, o tym, co mnie czeka po śmierci, bo do tego jest religia. Jak ja mam żyć, żeby być zbawionym, a nie która partia ma wygrać. Więc od tego jest religia. No a teraz po wyborach, jak pan postrzega tą całą sytuację polityczną? Proszę pani, ja muszę postrzegać ją z własnego punktu widzenia. Czyli obywatelu, co możesz zrobić konkretnego, jeżeli chcesz się włączyć w to życie polityczne, obywatelskie? No to co obywatelu możesz zrobić? Jeżdżę po miastach województwa mazowieckiego pod hasłem warto żyć w zjednoczonej Europie. Byłem we wsi Bończa z głównym negocjatorem wejścia Polski do Unii, panem Janem Truszczyńskim. Byłem we wsi Załuski z panem ambasadorem Grelą, 13 lat w Brukseli. Byłem z Jarosławem Kalinowskim w Mrozach. Ale to cały czas Polakom trzeba w takim razie przypominać, że dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No przecież entuzjazm Polaków jest nieudawany, jeśli chodzi o przynależność do Unii. Jest udawany. Tak? Jest udawany i jest statystyczny, bo jeżeli w Eurobarometrze zapytać inaczej, czy wyobrażasz sobie Polskę poza Unią, 40% odpowiada tak. A pan sobie nie wyobraża? Ja sobie nie wyobrażam i nie wyobrażam sobie, że Unia Europejska miałaby się przekształcić w Europę ojczyzn. A to jest hasło wpisane w program PiS. Przeczytałem ten program i ja polemizuję z programem tej partii. Ja chcę zjednoczonej, zintegrowanej Europy i do takiej się wpisywałem wtedy, kiedy w 2003 roku głosowałem za wejściem do Unii. I tutaj stawiam 3 kropek. To jest tyle w części radiowej. Olgierd Łukaszewicz z nami zostaje. W części internetowej zapytam pana m.in. o wizytę Romana Polańskiego w Polsce. Jesteśmy na Facebooku i na Radiu ZPL. Zapraszam, Beata Lubecka. Zna pan Romana Polańskiego? Nie. Osobiście pan go nie zna? Nie. A ceni pan jego filmy? Bardzo. A który najbardziej? Przypomniałem się to początki, wstręt na przykład, tak? Czy Chinatown?
Wspomniałam o tym, że przyjeżdża do Polski na festiwal kina europejskiego Synerga i grupa studentów nie życzy sobie, żeby Roman Polański odwiedził łódzką filmówkę. Bądź co bądź, Roman Polański jest najsłynniejszym absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Natomiast jaka jest argumentacja tych ludzi, którzy napisali list do rektora łódzkiej filmówki, profesora Grzegorzka? Domagamy się odwołania spotkania z Romaniem Polańskim. Szkoła filmowa, tak jak każda inna placówka edukacyjna, powinna być miejscem, w którym potępia się przemocowe zachowania seksualne. Pan Roman Polański jest oskarżony o przynajmniej 5 tego typu zachowań. Najmłodsza z domniemanych ofiar miała 10 lat. Co by pan doradzał rektorowi? Czy ta wizyta powinna zostać odwołana, czy nie powinna zostać odwołana? Nie wiem, do czego ma służyć szkoła filmowa. Jeżeli chcą się spotkać z człowiekiem, który ma dać świadectwo swojej moralności, no to pewnie zwycięży ich racja. Jeżeli chcą się spotkać z mistrzem kina kontrowersyjnym, dla nich partnerem, to będzie dla nich wzbogaceniem. My w ogóle przeżywamy w tej chwili tyle uzurpacji w osądzaniu się wzajemnie, że gdyby to w innym klimacie polskim tego typu postulat był zgłoszony, może bym umiał się do tego klarowniej odnieść. Dzisiaj, kiedy, jak pan Marcin Król opisuje, szerzy się analfabetyzm moralny w Polsce, i to mnie się wydaje zupełnie dziwne. No ale studenci dzisiaj mają kształtować uczelnie. To jest zupełnie inaczej. Kiedy ja studiowałem, to mistrzowie mówili, do czego wchodzą, do jakiego świata wchodzą. Można było się kłócić z nauczycielem, ale jednak on miał głos. Dzisiaj to nawet ustawowo jest powiedziane, że to studenci wybierają swoich pedagogów, mówią, kto jest kompetentny, a kto nie jest kompetentny. Dla mnie to jest dziwny świat. Czyli pan na miejscu rektora łódzkiej filmówki też postąpiłby w ten sposób, że nie odwoływał pan tego spotkania? Nie, zapytałbym ich, co chcecie osiągnąć tym gestem. Czy macie szansę spotkać się z kimś wyjątkowym, jeżeli chodzi o sztukę filmową? Czy nie chcecie się z tym spotkać, bo dla was ważniejsze są moralne oceny i to wy jesteście sędziami. Ale czy artystę można, nawet bardzo wybitnego, można oddzielać od tego, co robi w życiu prywatnym? No można. I pana to nie bulwersowało, to co się wydarzyło w przeszłości? Zaraz. Ja nie będę sędzią, bo parę rzeczy musiałoby być udowodnionych. Parę rzeczy musiałoby być... Ja znam tylko to jedną sprawę, o tych dodatkowych to w tej chwili się dowiaduję. I tam wiem, że była rekompensata. Tak? Nastąpiło odszkodowanie, tak? Tak, jeśli chodzi więc o jak wchodzą pieniądze, to proszę już mi nie mówić o moralności. Profesor Grzegorzek, Mariusz Grzegorzek, rektor łódzkiej filmówki, napisał, że nie do nas należy wydawanie wyroków w sprawach tak niejednoznacznych i skomplikowanych, jak zarzuty ciążące na Romanie Polańskim. W pewnym sensie przeraża mnie ta nagła aktywność i apatowanie podnieconą ciemną energią w obliczu atomizacji, anemizacji i twórczego kryzysu, które przerabiamy na co dzień. No ale jednak doszło do gwałtu na 13-letniej dziewczynce. No ale czy oni są studentami szkoły filmowej, czy są sędziami moralności? No, jeżeli to im pomaga być lepszymi artystami, proszę bardzo. Dobrze, wracając jeszcze do pana działalności takiej parapolitycznej, można powiedzieć. Mówi pan, że objeżdża pan Polskę, objeżdża pan różne miejsca. W tej chwili Mazowsze. Skupiam się na Mazowszu. Ponieważ musi... Bo jest panu najbliższe. Jest najbliższe, a poza tym być może będziemy mieli szansę wykreować wreszcie bohatera, który jest patronem mojej fundacji, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, autora Konstytucji z 1831 roku dla Europy, żeby mógł być może być przyjęty do grona ojców założycieli Unii Europejskiej. Rozmawiałem o tym z panem Adamem Rotfeldem. Widzi takie szanse. Ale to trochę dla koneserów, przyzna pan. No. Nie, tam można bardzo wyraźnie pokazać,
że jego program jest programem federacyjnej Europy. I to się zgadza z Schumanem. Instytut Myśli Schumana kłamie, kiedy mówi, że Robert Schuman nie chciał sfederalizowanej Europy, bo w jego tej deklaracji z 50 roku dwukrotnie to słowo jest wymienione i mówi się o rozszerzaniu federacji, a nie zindywidualizowanej Europy ojczyzn. A chciałby pan jeszcze jakoś, nie wiem, mocniej wejść do polityki, czy nie? Moim marzeniem, kiedy startowałem do Europarlamentu, było, mówiłem to w wywiadach, aby powstała w Polsce instytucja odpowiedzialna za promowanie integracji europejskiej. Po zniknięciu UKIE ja nie widzę instytucji, która by się zajmowała wychowywaniem obywateli w duchu świadomości, że teraz są obywatelami Unii Europejskiej. Wobec tego, no cóż, no to robię ja to sam, ale towarzyszą mi wybitni eksperci, wybitni profesorowie, no tacy, którzy doradzają prezydentom, premierom i tak dalej, i oni widzą w tym sens, że tam czeka nas mała grupka w małej wsi. No, praca u podstaw. Właśnie byliśmy w Gołodczyźnie, w Muzeum Pozytywizmu. I jaka jest reakcja w takim razie ludzi? Bardzo różnie bywa. Ja przyjeżdżam i my umawiamy się na Dzień Europejski i tam nie ma ani jednej flagi europejskiej, tak? Teraz flagi europejskie wróciły do Senatu. No tak, no ale jeżeli ktoś, organizator decyduje, dobra, niech przyjeżdża wasza fundacja, urządzamy wspólnie Dzień Europejski, ale on nie ma w ogóle takich tych. No, przepraszam, na gmachu Sądu Najwyższego nie powiewa flaga europejska, więc teraz czy TSUE ma prawo się wtrącać, czy nie, to ludzie są zdezorientowani. Bardzo mi przykro, ale przed gmachem prezydenta miasta Warszawy, stolicy naszego kraju, również nie widzę flagi europejskiej, więc ludzie nie czują tej naszej podwójności w tej chwili. Więc trzeba po prostu rozmawiać i rozmawiać. Co może aktor? Aktor może troszkę inscenizować te konstytucje, pokazywać. I właśnie teraz zapraszam do Czarnowa na 16:30 w sobotę, tuż koło Warszawy, w gminie Konstancin. Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego przypomnimy w formie teatralnej właśnie tęże konstytucję. I naprawdę w tym XIX wieku ten bohater wymyślił coś, co się sprawdziło w Unii, i warto, żeby Polacy zaczęli swoją edukację europejską od analizy tego tekstu. No, myślę, że ta postać jest kompletnie nieznana u nas w Polsce, absolutnie. Tak, ale ja rozmawiałem z panem Timmermansem i on znał ten tekst. Rozmawiałem z prezydentem Gałkiem i on znał ten tekst. Przykro mi, że Polacy tego nie znają. No, można powiedzieć, ale tutaj są wspaniali organizatorzy. Pani Sołtys wydrukowała egzemplarze tej konstytucji, więc publiczność, która tam się zgromadzi, dostanie do ręki taki tekst. A lubi pan kino Scorsese? No, filmy gangsterskie mnie pociągają. No. Nie pociągają, czy pociągają? Tak, pół na pół. Znaczy podziwiam kunszt aktorów. Ale Andrzej Łapicki kiedyś opowiadał o tym, że żeby grać gangstera, to trzeba mieć taką właśnie zimną twarz, no i po prostu dobrze strzelać, tak, pirotechnika. Oczywiście żartuję. Tutaj mamy do czynienia z wybitnymi aktorami, którzy potrafią cieniować swoje emocje, być zagadkowi, przyciągać swoją tajemniczością. Oczywiście pójdę na ten film. Irlandczyk. Mówimy o tym filmie, rzecz jasna. Najnowszym filmie Martina Scorsese. Ponad 3 godziny trwa ten film. Wszyscy mówią, że przede wszystkim jest to film a la Pacino. Nie wiem. Moja żona była zachwycona tam takim pewnym starszym panem, starszym aktorem. I umiała powiedzieć, jakby mówił, o, ty byś mógł zagrać coś takiego, tak? A wyobraża pan sobie, że mógłby pan zagrać na przykład rolę Mariana Banasia? Mógłbym zagrać, jak widać, różnych zbrodniarzy, więc czemu nie, no, po warunkach, i tak zagadkową to pana nie widzę. Postać, jaką jest pan Banaś, też można byłoby zagrać. Można byłoby wymyślić taki scenariusz, który byłby testem na naszą wrażliwość społeczną, moralną. Już nie jedna afera była takim testem. I
i to byłby bardzo, bardzo ciekawy z tego filmu, na co się zgadzamy, a co jest kontrowersyjne, na co się nie zgadzamy. Marzymy o polityce, która jest przejrzysta. Marzymy o ludziach, którzy wchodzą do polityki, no ale już przynajmniej do tej izby kontroli, która no, powinna być czyściusieńka. No wydaje się, że powinien być absolutnie ktoś bez skazy. I bez dyskusji w ogóle nad tą skazą. Jest tyle różnych innych stanowisk, które zresztą piastował pan Banaś wcześniej. Czyli pana zdaniem powinien podać się do dymisji, pan Banaś. No więc ja nie znajduję argumentów, w których obroniłby swoją czystość moralną i tak dalej. Więc no... Słabe są argumenty. Nie znamy jego argumentów naprawdę. On mówi tak nie było. No, słowo przeciwko słowu. No wczoraj źle się z tym czuję. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że prezes Kaczyński rozmawiał z prezesem Banasiem, także w towarzystwie wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego, który również nadzoruje służby specjalne i jest szefem MSWiA. No i ci panowie obydwaj mieli namawiać Banasia do tego, żeby zrezygnował. Nie można go odwołać de facto. No. Ustawa o NIK-u tak stanowi i tyle. No ciekawa, czy ta perswazja zadziała. No tak, bo gdyby była inna sytuacja, no to niezłomność, na przykład pamiętamy niezłomność pana Rzeplińskiego, prawda? A więc to naprawdę jest tylko w jego wizerunku, który albo doda coś partii rządzącej, albo ujmie tej partii. Więc ma partia z tym kłopot. A oświadczenia, a to ten raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie oświadczeń majątkowych Mariana Banasia powinien być ujawniony, powinien zostać upubliczniony pana zdaniem? Nie wiem. Nie interesuje mnie to, nie czytałbym go. Nie czytałby pan? Nie byłby pan ciekawy? Nie. Ja naprawdę dzień po dniu planuję moje te wyjazdy, żeby rozmawiać z Polakami, żeby nie mówili głupstw w rodzaju. A w 1939 roku to nam nikt nie pomógł. Musi być armia narodowa. A chciałby pan silną armię narodową niemiecką, pytam? No i to jest zawsze gwóźdź potem do naszej argumentacji. Albo pani radna mówi, o panie Olgierdzie, ale trochę mogłaby nam Unia zostawić autonomii. Tak? A pani zna traktaty i pani wie, ile tych polityk jest zostawionych państwom? No niektórzy socjaliści wykrzykują, no to teraz powinny te fundusze europejskie uzdrowić naszą służbę zdrowia. No i trzeba zmienić wobec tego traktaty. No huzia. A z tym, tylko, że nikt nie bierze pod uwagę, że to podatnicy, tak, innych krajów finansują nasze potrzeby. Przecież to jest absurd. Brytyjczycy wychodzą z Unii, bo uznają, że niepotrzebnie płacą na innych. A my odsuwamy się od Unii, mimo że dostajemy pieniądze. Nie jest to absurdalne? Już na ten 21-27 lata zostały zmniejszone Fundusz Spójności o 1/4. W obszary wiejskie tak samo będą to zmniejszone. No a rolnicy zagłosowali za partią, która mówi, że ma być Europa ojczyzn. No fantastycznie na tym wyjdą. Słuchacze mają też do pana pytania. Tak jest, jasne. Słucham. Słuchacz pyta, jak ocenia pan ostatnie 4 lata działalności ministra kultury, profesora Glińskiego? Pan minister skądinąd prywatnie bardzo miły człowiek. Za bardzo przejął się ideologią, w której miałby uzdrowić naród w duchu chrześcijańskim, w duchu jakiejś poprawności, której, żeby Polacy dawali przykład innym narodom. Nie wiem, czy pan Gliński zna książkę ministra Szczerskiego w Utopia Europejska, gdzie się proponuje, aby wręcz Polacy dostawali paszporty katolickie, strona 226, no po to, żeby było łatwiej chrystianizować Europę. Nie mamy repertuaru katolickiego dla teatrów, które miałyby no, jakby
przeżyć te nasze kryteria, zarówno wobec transcendencji i życia moralnego. Nie ma czegoś takiego. Człowiek jest uwikłany w wiele problemów, wiele sprzeczności. Człowiek składa się z wielu zależności i każda epoka je pokazuje. I jeżeli panu Glińskiemu brak jest takiej spójności, czy jakiejś takiej harmonii, no to niech sam pisze sztuki i niech je pokazuje światu. A to przecież a sztuka jest dzisiaj coraz bardziej wchodzi w człowieka i pokazuje, jak jest niekonsekwentny i jak coś pięknego o sobie mówi, czy chciałby coś pięknego zamanifestować, a w gruncie rzeczy prawda jest inna, jest przerażająca. Więc nawet wtedy, jeżeli wchodzi się w dyskusję z chrześcijaństwem, to jest bardzo dramatyczne i to jest rozprawa, no jakby krzyk moralisty, no. Czyli wnioskuję, że nie najlepiej pan ocenia pana profesora Glińskiego w roli ministra kultury. W roli ministra kultury powinien sobie dać spokój z tym takim jak się ukierunkowywaniem, że to centralnie można tym zarządzać. Kolejne pytanie. Którą z ról filmowych wspomina pan najlepiej? Własnych? No dużo ich było, bardzo dużo. No teraz tam ludzie reklamuje, tak? Jeszcze tego, jak pies z kotem, bo to pokazało mnie zupełnie z innej strony, okazuje się takiej niespodziewanej. U wielu ludzi uzyskuje takie uznanie za rolę generała Fildorfa. Bardzo się z tego cieszę. Paweł Deląg niedawno na premierze spotkany mówi, słuchaj, przyjechali ludzie za granicy i pokazałem Sól Ziemi Czarnej. Mimo mojego wieku ja ciągle jeszcze mam nadzieję, że jeszcze jest przede mną jakaś rola, niekoniecznie epizodyczna i zabójcy, jak to teraz miało miejsce. I rzadko wracam do swoich filmów, ale jak kiedyś przed rokiem obejrzałem Brzezinę, to myślę, że to naprawdę było ładnie i chyba udało się mi fajnie zagrać. Udało się. Czy jest jakaś rola filmowa, której odrzucenia z perspektywy pan żałuje? Życie rodzinne Koterskiego. Żałuje pan? Tak. Wtedy byłem pomiędzy kilkoma, po Seksmisja, Wierna Rzeka. Dużo tego było. Tak, ale dyrektor Hübner też żądał, żebym ja był w teatrze, a nie grał. Myślę, że mimo wszystko, że się nie zgodziłem na Połanieckiego w serialu, to też chyba był w gruncie rzeczy błąd. Ale wtedy wydawała mi się ta postać tak płaska i w scenariuszu taka niemrawa. Taki trochę cukierkowaty. Cukierkowata, także... Ale to, kto to pamięta? Kanclerz, tak, Ryszarda Bera. A wtedy tak jakoś tak patrzyłem, wydawało się, że ten tekst jest taka trochę proreżimowy, a dzisiaj więcej wiemy o tej postaci Jana Zamoyskiego, był to wspaniały Europejczyk swojego czasu, prawda, więc no także są takie jakieś niektóre. Ale rozumiem, że nie spędza to panu na tyle snu z powiek, żeby nie mógł pan z tym spać, bo zagrał pan tyle innych ról, z których może pan być dumny, w związku z tym no, jest się czym, no nie wiem, czy tak można no, pochwalić, popisać. No czasami pochwalić, tak. No tak, oczywiście, że tak. A jakie najbliższe plany zawodowe, pytają też słuchacze? Nie mam żadnych propozycji w tej chwili, ale właśnie mówię, nie płaczę. Bo nie dlatego, że chłopaki nie płaczą. Tylko dlatego, że naprawdę się poświęciłem. Teraz już mija drugi rok, za niedługo w styczniu minie, tej mojej działalności proeuropejskiej. Gorąco was proszę, obserwujcie moją stronę myobywateleunieeuropejskiej.org, a jak możecie, to pomóżcie, bo ja teraz chcę wydać książeczkę, o którą treść zwróciłem się do głównego negocjatora Polski wejścia do Unii, pana Jana Truszyńskiego. Do czego zobowiązała się Polska, wchodząc do Unii Europejskiej. Czyli mowa jest o akcie akcesyjnym. Pomóżcie mi, żebym mógł wydać tę książeczkę z moją tam przedmową. Wydaliśmy też książeczkę, jakby kogoś interesowało. Jestem obywatelem Unii Europejskiej. Tam jest kilka wykładów wspaniałych profesorów.
Jest też książeczka o tym ukochanym bohaterze Azymut Wspólna Europa, Jastrzębowski. Jak na 2 lata działalności takiej fundacji, w którym w większości jest finansowana z moich emeryckich środków, to i tak jest dobrze. Poza tym dostaliśmy na Podwalu 19 wreszcie piwnicę, siedzibę dla naszej fundacji. Właśnie ją dekorujemy. Odbyło się pierwsze posiedzenie rady tej fundacji na czele z profesorem Romanem Kuźniarem, bo w radzie znajdują się właśnie profesorowie. Jest Jerzy Stępień, jest profesor Wieruszewski, jest profesor Michałek, dziekan Wydziału Ekonomicznego. Jest ksiądz Aleksander Seniuk. Jest sędzia Wyrzykowski, więc naprawdę zacne osoby wspierają naszą działalność. Teraz jedziemy w poniedziałek do Makowa Mazowieckiego, aby tam rozmawiać ze starostą, czy nie dałoby się zrobić kursów dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, jak nauczać o Unii Europejskiej. Żeby to nie było jakaś... Także drugiego... ...śmiedziarstwo, ramota i żeby rzeczywiście to mogło... przemówić do wyobraźni młodych ludzi. Że stoimy przed jakimś jednak cywilizacyjnym wyborem. Bardzo dziękuję. Olgierd Łukaszewicz był z nami, aktor, wybitny aktor, no i Europejczyk. Polak, Europejczyk. Rozumiem, że w tej kolejności. Jastrzębowski się podpisywał. Mieszkaniec Europy. Ja powtórzę za nim. Ale Polak. Ty. Obywatel Unii Europejskiej. Mam to w paszporcie. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Dziękuję. Radio Set i już.